Mati przywieźli na statą, biorą dwie Skody. Jedna jedzie na Sardynię na zapoznanie, druga wraca do domu. Tu jest Szymon, tu jest Kinga. Idziemy właśnie na lotnisko. Lecimy z Modlina. Jachu nie lubi latać z Modlina. Dlaczego założyłeś dres, Jachu? Bo lecimy Ryanairem, a tam nie ma miejsca, więc każdy procent komfortu się liczy. Dlaczego, Kinga, zdecydowałaś się na to, żeby być koordynatorem? Wyzwań życiowych nowych szukałam. Kanapki. Mamy też marchewki, winogrona. Nic, może tak na luzie zaczniemy od winogrona. Kinga, jak akurat mam cię tutaj pod ręką, mam takie pytanie. Ulubiony kraj na wczasy? Sardynia. A ulubiony kraj do pracy? Sardynia. A nie będzie ci za ciepło? Nie, bo ma padać deszcz. Masz coś ulubione, jakieś danie tam? Sardynki? Czy to taka gra słów? A co graniczy z Sardynią od północy? Korsyka? Dobrze. Więcej niż jedno. A nie lubię? Chyba ma. A rajd Korsyki to jest asfalt czy shooter? Asfalt. A Sardynia? Shooter. Wszystko wiesz. Niesamowite. Ale pierdoły nagrywasz. Czyli to nie o taki materiał chodzi? Jak lot? A dobrze, napisałem sobie trochę odcinków, poprawiłem opis, pospałem, trochę obejrzałem filmu o mózgu człowieka. Super rzeczy, a to tylko 2 godziny. Nowa torba, nowa, no, 28 Oreiro, ale w jakąś delegację petarda, nie? Pobijamy. Dawaj, ale jest to lepsza, nie? No pomóżcie. Metki nie zrywamy, żeby wszyscy wiedzieli, że nowa. Czy on tu zawsze latasz z Hansem? To jest taki, wiesz, rogalik. Jak się chce spać, na tym po prostu rozpośpiesz. Jesteśmy właśnie przed drugim lotem z Mediolanu do Olbi. Wszystko idzie zgodnie z planem. Wycieczka rozpoczęła się dla mnie o 12, dla ciebie pewnie przed 10, nie? Tak. No 23 będziemy na miejscu. 13 godzin podróży. Nie jest źle. Ocena pierwszej zjedzonej pizzy pewnie słaba. Jadałem lepsze. Wydaje mi się, że taka 4 na 10, ale to nie była prawdziwa włoska pizza, to była taka lotniskowa pizza. Może ci coś pomogę. Daj tą nową, ja tą nową poniosę. Nie, ja poniosę. A każdy chce nieść nową. Takie rozrywkowe bieganie przed rajdem, żeby się trochę przyzwyczaić do wszystkiego, co się tam będzie działo. Nie jest gorąco, więc rajdówce będzie dużo. W ogóle chyba spoko sposób na zwiedzanie miasta, nie? No jak najbardziej, tylko że widzisz, dzisiaj trochę dużo ludzi, ale ogólnie jak wieczorami biegamy, to fajnie zobaczyć cały ten Deptach, tam ten diabelski młyn, serwis. Czyli dzisiejszy cel port. Dzisiejszy cel port, tak, wzdłuż morza będziemy biegli. Jakie smaki? Pistacja i Snickers. Snickers? Dobry, ale pistacja lepsza. Nasza kuchnia polega tylko na tym, że gotujemy tam wodę. To jest całe nasze gotowanie. Mamy liofy, dokładnie. Tutaj całkiem ma około 8 ton, więc można powiedzieć, że połowa naszej masy jachtu to jest ten kil. Bo ty jesteś w jakim... Ja jestem trenerem żaglu przednich. Razem z Bartkiem trymujemy wszystko to, co jest z przodu. Foka, tak? Przed masztem, tak. Foka... Fractional Zero, Masthead Zero, Spinnakery, wszystkie. Do deliverek oprócz tego jeszcze możemy wykorzystać silnik. Wyłączamy silnik, że teraz nie chcemy, startujemy w regatach. Kotwica. To jest rzecz, która też może brzmieć absurdalnie, ale są trasy regat, gdzie występują bardzo silne prądy. Jeżeli będzie bardzo mało wiatru, a bardzo silny prąd, możemy zacząć się cofać. Jak będziecie chodzić po jachcie i na początek jak będziemy wychodzić z mariny, to wszyscy będziecie tutaj gdzieś z tyłu, dobra? Mamy nawietrzną i zawietrzną. Zawietrzna to jest za wypełnionym żaglem, powiedzmy, a na
powiedzmy, jakbyśmy dali twarz na wiatr. Pływamy po różnych wodach, więc bywamy też w Wielkiej Brytanii, a tam ruch jest lewo-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 
dobrze. Nie trafiło na świeżaków. No. Ale powoli będę odpadał, tak? Czy szybko? No może szybko, dobra. Tylko 150, dobra. Czekamy na wasz sygnał. A inaczej? Czekamy na znak sygnał. Jak powiem, jedziemy w dół za 3, 2, 1, to zaczniesz... Dobra, ja zawsze, okej. Chyba się, że na mój. Szymon, dychnij sobie. Ja teraz poprowadzę. Że zadanie odpowiedzialne kierowca jest trochę większa niż Fabi. Odpowiedzialność jest większa, bo jest 14 osób. Na żywo, no a jak jest bardzo czuły. Jak na jak. Naprawdę ta torba bardzo pasuje. Taka jest właśnie podręczna. Gdy wisiała tam na lotnisku Bergamo, nie wiedziała, że dostanie pracę w WRC. O, w WRC 2. Nie popadajmy w samozakryt. W środku stawki w WRC 2. Razem do Livorno i ty wszyscy popłynęliśmy i dzisiaj w nocy właśnie płynąłem promem. Czyli poczekaj, my się widzieliśmy w piątek, nie? Nowe patenty pilota? Ja to już są, powiem ci, Jachu. Myślę, że każdy już takie patenty stosuje. To już jest rutyna, która musi być spełniona w tym aucie, żebym sobie mógł szybko montować telefon, który mi wspomaga jakby do jazdówki. Więc to jest Skoda Fabia RS Rally 2, tak się nazywa auto, to jest taka skomplikowana nazwa. Samochód jest zbudowany na platformie czwartej generacji Skody Fabia, więc jak widzicie przedstawicieli handlowych, którzy jeżdżą zwykłymi Skodami Fabia, to teoretycznie na bazie tego samochodu, teoretycznie i praktycznie. Właśnie to auto służy, nie wiem, kształt drzwi, wiele elementów do tego, żeby zbudować ten samochód, natomiast ten samochód jest zbudowany w Mlada Bolesław, czyli tak w siedzibie głównej Skody, natomiast w osobnej fabryce Skoda Motorsport. Te samochody weszły dopiero w styczniu tego roku. Takich samochodów na świecie jest w tej chwili około 40. Tu mam kierownicę, na kierownicy mam wycieraczki, grzanie przedniej szyby, kierunkowskazy, podtrzymanie turbo. Jak się czujesz? Dobrze, no trochę się zastanawiam, jak tam będzie z tymi ustawieniami. Droga jest wąska, taka jak Sardynia. Samopoczucie dobre. Zobaczymy. We'll be right back.
obróciło nas na takim trójkowym zakręcie i uderzyliśmy przodem lekko w taką miedzę. Zderzak się ułamał. Ogólnie trzeba zmienić trochę w setupie, bo jest takie auto za bardzo tylnie napędowe. Jak na takie coś, powinno być bardziej przednie napędowe, ciągnąć tym przodem.